Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z gardła. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. Godzina 15 już właśnie wybiła, więc czas rozpocząć kącik komiksowy w Radio Afera, czyli audycja Prosto z kadru, program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Za sterami Wojciech Lisiecki, a przed mikrofonami Wojciech Nelec oraz... Filip Bąk i nasz gość... Maciej Gierszewski. To był ten moment, w którym miałem się przedstawić, tak? Tak. Maciej Gierszewski, dzień dobry. Maciej Gierszewski, który prowadzi stronę Są komiksy dla dzieci. I to jest ten moment, w którym mam potwierdzić. Tak, i byśmy poprosili, to okay. Jest ten moment teraz, gdzie byśmy poprosili parę słów na temat, co nasi słuchacze mogliby tam znaleźć, ponieważ w tym momencie zachęcamy oczywiście, żeby znaleźć blog Są komiksy dla dzieci. Znaczy, to nie jest blog, bo to jest strona na Facebooku, która funkcjonuje właśnie pod nazwą Są komiksy dla dzieci. Ona jest tam luźno powiązana z moim prywatnym blogiem Kopiec Kreta. Natomiast jakby sama strona została założona bodajże 4 lata temu przeze mnie z czystego lenistwa. Otóż nie chciało mi się zakładać kolejnego bloga trzeciego, na którym bym pisał o komiksach dla dzieci, bo uznałem, że no to jest ten moment, w którym trochę powinniśmy więcej o komiksach dla dzieci mówić. Dlatego założyłem stronę na Facebooku i tak ją prowadzę od tych 4 lat. Działalność jest chyba całkiem spora, biorąc pod uwagę, raczej działalność, jakby odzew na tą działalność jest całkiem spory, biorąc pod uwagę ilości osób, która tam jakby codziennie tą stronę śledzi, bo to prawie jest 9 tysięcy. Właśnie 9 tysięcy łapek, lajków na fanpage'u komiksowym, to jest ewenement. Tak. Chyba jest ewenementem. No, raczej no, strony wydawców, tak, Kultura Gniewu ma tam powyżej 10 tysięcy, także są oczywiście strony komiksowe, które mają więcej osób, które lubią daną stronę. Natomiast no, jest trochę tak, że prowadzona przeze mnie strona dociera bardzo mocno poza komiksowo, bo oprócz komiksów jednak staram się też mówić o picture bookach, czyli bogato ilustrowanych książkach dla dzieci, które pewną formę narracji wizualnej jakby sobą też reprezentują. Czy w sobie. O. Ja bym chciał dodać, że temat komiks dla dzieci może wydawać się infantylny, że kurczę, jak się można interesować komiksami dla najmłodszych, a właśnie chodzi o to, żeby tworzyć dobre komiksy dla dzieci, żeby umieć zainteresować najmłodszych, no to jest nie lada wyzwanie, ponieważ dzieci w sumie są chyba najbardziej szczerymi recenzentami. Jeśli im się coś nie podoba, no to po prostu rzucą to w kąt, zapomną i nie będą dalej tego czytać. Ja zawsze mówię, że właśnie pisanie, przynajmniej ja tak uważam, mi się wydaje, że pisanie dla najmłodszego odbiorcy jest najtrudniejsze. Że to oni są właśnie tymi, dla których trzeba się najbardziej postarać, bo oni byle czego nie wchłoną. Tak. Wojtek, masz rację. Też mi się tak wydaje, że właśnie jakby dzieci w różnym wieku oczywiście, bo jakby ten profil nie jest bardzo mocno skanalizowany, jeśli chodzi o wiek, bo zależy mi na tym, żeby mówić o komiksach dla dzieci w wieku, nie wiem, 2-3 lata, tak, bo takie rzeczy też są, ale też jakby wspominać o komiksach dla młodszej i starszej młodzieży, tak, które mają, te osoby mają, nie wiem, 15, 16, 17 lat i też są jakby trochę w czarnej dziurze takiej marketingowej, bo jakby nie mówimy o tych komiksach, bo w gruncie rzeczy, no, albo się mówi o książkach dla dzieci, albo się mówi o komiksach dla dorosłych, a te wszystkie pozostałe osoby, no to jakby umieszcza się je w czarnej dziurze. Poniekąd tak, to prawda. No i my dzisiaj będziemy mówić o kilku takich tytułach, które myślę, że moim zdaniem chyba mogą trafić praktycznie w każdą z tych
grup wiekowych. Jakie to komiksy będą, to się dowiemy za chwileczkę, ale zanim przejdziemy jeszcze do pierwszego komiksu, tak, to informacja. Informacja. No, w zasadzie to chcielibyśmy, żebyście dali znać, że tam jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. I też informujemy przy okazji, że odpaliliśmy konkurs. Zaraz po przerwie muzycznej powiemy, jakie zasady będą właśnie obowiązywać w dzisiejszej audycji, ale do rozdania mamy jeden tom komiksu Amulet, tom pierwszy z wydawnictwa Planeta Komiksów. No także póki co, no, znajdźcie prosto z kadru na Facebooku i bądźcie gotowi, ponieważ tak zaraz na poważnie uruchomimy dzisiejszą zabawę. A póki co zapraszamy was na pierwszy kawałek. Przypominam, że słuchacie audycji prosto z kadru. Zapraszamy, żebyście dali nam znać, że tam jesteście. Znajdźcie prosto z kadru na Facebooku. Podlajkujcie dzisiejszy konkurs, ponieważ dla aktywnych słuchaczy mamy do rozdania jeden tom komiksu Amulet z wydawnictwa Planeta Komiksu. Także zapraszam serdecznie wszystkich, jeśli jesteście właśnie zalogowani na Facebooku, na swoim koncie, to prosto z kadru. I słuchajcie, jakie są zasady konkursu? Oczywiście, no, nie może być na ilość lajków, ponieważ to jest bez sensu. Chcemy was zainteresować, jakby zmobilizować do kreatywnego myślenia. Amulet to jest taki komiks magiczny, który zaraz przedstawimy, żebyście wiedzieli, co też jest do wygrania, ale zasadą konkursu niech będzie to, żeby napiszcie w komentarzu jakiś magiczny przedmiot, który zawsze chcielibyście mieć w takim życiu codziennym. Coś takiego najlepiej, jak im bardziej zabawny, tym będzie bardziej punktowany. Najfajniejszy pomysł otrzyma właśnie nagrodę w formie komiksu Amulet. Jeśli tutaj ciężko wam teraz się skupić, ja na przykład od razu podpowiem, ja na przykład chciałbym mieć niekończący się wieczny papier toaletowy. Ja myślę, że każdy z was w życiu o czymś takim bardzo, bardzo ciepło myślał, także... A czy rozumiem, że ten papier jakby musi być cały czas w toalecie, tak? Niekoniecznie, używałbym go w tym momencie również na podpałkę, jako nie wiem, gdzieś tam się wylało na podłodze, to można było by wytrzeć, także taki artefakt, coś jak samonapełniający się kufel soku pomarańczowego. Ale to tutaj podpowiadasz już jakby o... Dobra, to te kufel i papier jest zbanowany. Także przypominam, zapraszam wszystkich słuchaczy, dajcie znać, że jesteście. Amulet do wygrania prosto z kadru na Facebooku. A teraz przejdźmy do samego komiksu. Czym jest Amulet, moi drodzy? Może Maciej, chciałbyś może zacząć od przedstawienia tego albumu? Bo to jest komiks wydawnictwa Planety Komiksu, który zaczął w ogóle od Garfa Ennisa, czyli komiksu dla dorosłych. I nagle pojawił się Amulet. Tak, ja nie wiem, co kierowało wydawcą, żeby zdecydować się na wydawanie serii dla młodszych odbiorców. I oczywiście bardzo sobie to cenię, że Planeta Komiksów zdecydowała się na wydanie tej serii. Ja w ogóle marzyłem o tym, żeby ktokolwiek w Polsce chciał po tą serię sięgnąć, bo jakby oprócz komiksów, które się w Polsce ukazują dla dzieci, to też się trochę interesuje tym, co się dzieje na świecie i co się ukazuje i jakie nagrody, znaczy jakie komiksy zdobywają nagrody. No i ten komiks należy do takich, no, dużych tuzów, jeśli chodzi o ilość nagród, jest bardzo ceniony i był bardzo dobrze czytany, różne nagrody zdobył. To jest komiks w sumie o dwójce rodzeństwa, o dziewczynce troszeczkę starszej, myślę, że ma z 11 lat, tak mi się wydaje, i chłopcu, który ma tam, nie wiem, 7-8 lat. I w traumatycznych okolicznościach życiowych ginie ich ojciec. Tak. I matka decyduje się na to, że trzeba zacząć wszystko od nowa, w nowym miejscu, odciąć się od przeszłości. I zabiera te dzieciaki do domu rodzinnego. Tak, to jest dokładnie Emily i Neville, czy Neville, teraz nie wiem, jak się to imię czyta po angielsku, szczerze mówiąc. Raz z matką trafiają do tego domku odciętego od
całego zgiełku. To zupełnie, zupełnie jakby inne otoczenie, do którego byli przyzwyczajeni. Tak, tak, tak. Bo można przypuszczać, że oni kiedyś żyli w jakimś dużym mieście, tak, a nagle tutaj wyjeżdżają na wieś, odcięci w takie odcięcie od świata. Niespecjalnie się to dzieciakom podoba, no bo rezygnują ze szkoły, z przyjaciół, z takiego codziennego, znanego im życia i nagle matka zmusza ich do tego, żeby odnaleźli się w nowej rzeczywistości. No i szperając po tym starym domostwie, po tym starej posiadłości, Emily nagle odnajduje pokój, który należał do jej pradziadka. Dziadka chyba. Czy dziadek był od jej mamy, a pradziadek dla nich to jest wtedy. Aha, okej, dobra. I okazuje się, że skrywa to miejsce pewną tajemnicę, ponieważ Emily nagle odnajduje tytułowy amulet, który zaprowadza ją, czy właściwie idąc dalej, badając całe to pomieszczenie, odkrywa przejście do zupełnie innego świata, gdzie trafia tam razem ze swoim bratem i mamą. Tak, dokładnie. Wszyscy troje trafiają przez przejście w piwnicy, przez jakiś portal w piwnicy do zupełnie innej rzeczywistości. W kontekście tego, co powiedziałeś, jeszcze warto zwrócić uwagę, że Emily odnajduje ten amulet, ale to tak naprawdę trochę jest tak, że ten amulet ją wybiera. Tak, dokładnie tak. To jest jedna z tych historii, gdzie mamy wybrańca. I to nie jednego, jak się okazuje w drugim tomie. Ja na razie jestem po pierwszym, więc teraz widzę, że... Macieju! Znaczy nie, no teraz to wiesz, wzbudził jeszcze większe zainteresowanie moje tą serią. No tak, 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 bo drugi tom, pierwszy tom, który nosi tytuł Strażniczka, w dużym stopniu poświęcona jest właśnie tej dziewczynce, natomiast w drugim tomie i ta strażniczka, ten pierwszy tom właściwie wprowadza nas w świat, w tą rzeczywistość, o której mówiliśmy, o tym, że muszą się przeprowadzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w drugim tomie jesteśmy od razu na dzień dobry wciągnięci w wir wydarzeń w taki bardzo naturalny sposób i otwierając dwójkę po prostu no mi było ciężko się oderwać. Ja tam właśnie pisałem... Chyba wczoraj swoją recenzję nawet widziałem, że się pojawiła. Tak, napisałem recenzję i w recenzji przyznałem się do takiego zdarzenia, które miało miejsce podczas lektury tego komiksu. Wieszałem pranie. I miałem wstawić jakby kolejne pranie, no i stwierdziłem, że sobie przeczytam jakieś, nie wiem, 10-20 stron tego, z tej drugiej części, no i później odłożę i wstawię to pranie, ale jakby ta historia jest tak wciągająca, że to wstawienie prania musiało poczekać. Musiałem jakby przeczytać do końca tą historię, poznać jakby ją do końca i dopiero wtedy jakby mogłem wrócić do takiego normalnego funkcjonowania, bo tak scenarzysta tak wciągająco jakby tą historię poprowadził, że właściwie no, nie można się od niej oderwać. A czyta się to bardzo, bardzo, bardzo szybko. Ja tak nie czytałem tego komiksu, ale teraz sobie wertuję i z tego, co widzę, to jest mnóstwo akcji, że cały czas są jakieś fantastyczne stwory. Postacie latają na grzybach. Znaczy, w sensie na grzybach, jak na takich parasolach. Tak. O to mi chodziło. Dużo akcji. Jakaś bohater, który jest pluszowym królikiem, jeśli się dobrze tutaj orientuję. Jest robotem, tak? Tak, jest robotem. Bo rzecz, właśnie chciałem dopowiedzieć, jaka tu jest główne założenie, główna akcja. Rzecz polega na tym, że w trakcie tego pobytu w tym innym świecie matka zostaje porwana. Aby ją odzyskać, dwójka bohaterów uzyskuje pomoc od pewnego tajemniczego jegomościa, który jest tym, który odpowiada za to, że ten amulet ich przywiódł do środka. Tutaj już może nie zdradzę dokładnie, kto to jest, żebyście mogli sami odkryć. No i tej osobie pomagają jego konstrukcje, gdzie wśród nich jest właśnie różowy królik. On chyba jest, tak, on jest na okładce o imieniu Miskit, który wydaje mi się, że chyba jest moim zdaniem przynajmniej największą gwiazdą chyba tego komiksu, bo w momencie, kiedy on się pojawił, to nagle moje zainteresowanie wzrosło dużo silniej. No i właśnie
ta dwójka bohaterów wraz z pomocą tych konstrukcji, tych robotów, próbuje nie tylko jakby pomóc w przechwyceniu tej matki, ale też jednocześnie wprowadzić w całą taką dużą intrygę, która się tutaj powoli nakreśla. Tak, bo okazuje się, że te roboty, o których mówisz, to są bohaterzy, którzy żyją w takiej przestrzeni, w takiej rzeczywistości magicznej, ale oprócz tych robotów w tej przestrzeni są też elfy. Tak. I co się okazuje w dwójce, także takie człekopodobne zwierzęta. Które również jakby mieszkają w tej rzeczywistości. I z jednym z tych człekozwierzętnych, chyba dobrze, postaci zaprzyjaźniają się właśnie ci nasi bohaterowie w drugiej części. I właściwie no, to, co powiedziałeś o tym, że jak zostaje wprowadzony ten Miskit w pierwszym tomie, to twoje zainteresowanie tego komiksu wzrosło. To w dwójce tak samo jest, jak się pojawia ten jeden z bohaterów, który jest tam szablą do wynajęcia, to nagle jakby to zainteresowanie czytelnicze wzrasta dodatkowo i jeszcze dodatkowo dochodzi do tego fakt, że ten bohater jakby mimo tego, że zostaje przyjęty do drużyny, do rodziny właściwie razem z Emily ma wyruszyć jakby na pomoc matce, to wcale na dzień dobry nie wzbudza zaufania. Ten Miskit jakby jakby cały czas kwestionuje to, że on chce im pomóc, że jest prawy, że jest słuszny i tak dalej, więc to też jest super, że jakby pojawiają się nowi bohaterzy i że ten świat jakby nie jest skonstruowany na uwierz we mnie, tylko jakby jest pewna argumentacja tego świata. Powiedz mi, Macieju, bo czy się zgadzasz, czy nie zgadzasz z tym, co teraz powiem, ale mnie się troszeczkę wydaje, bo ten świat rzeczywiście jest fantastyczny, ale nie wygląda na zbyt z jednej strony wesoły, bo przynajmniej w pierwszym tomie jest dużo jakby takiego, dużo jest ciemnych teł, lokalizacji i tak dalej. I szczerze mówiąc, on jakby tak troszeczkę jest ciężki moim zdaniem, bo tam dużo złego się w sumie dzieje. Tak. I humoru troszeczkę jest, ale nie za dużo. Czy w drugim tomie, czy dalej w tej historii ona się staje taka jaśniejsza, czy to jest takie właśnie dark fantasy, znaczy w cudzysłowie dark fantasy dla takiego właśnie młodszego czytelnika? Znaczy, to jest tak, że w drugim tomie wyraźnie okazuje się, że to jest, że w całej historii będzie chodziło o walkę dobra ze złem. A świat jest opanowany na chwilę obecną przez zło. Więc w większym stopniu przez zło niż przez dobro. Więc jakby ta ciemna aura, ta kolorystyka, te kolory, które są nałożone przez kolorystów, jakby mają podkreślić to, że ten świat nie zmierza w dobrym kierunku na chwilę obecną. Rozumiem. Czyli rozumiem, że czytelnicy będą musieli ten proces rozjaśnienia tego świata będziemy śledzić razem z ich poczynaniami. Tak mi się wydaje, tak? No bo to seria liczy sobie 7 tomów na chwilę obecną. No właśnie tutaj sobie wyczytałem, że autor Kazu Kibuyoshi zaplanował całą serię na 9. Więc no, czeka nas jeszcze całkiem niezła przygoda, mam nadzieję. Na razie się zapowiada bardzo dobrze. Swoją drogą jeszcze tylko taka ciekawostka, bo tak sobie doczytałem. Autor jest pochodzenia japońskiego, ale w wieku 3 lat się przeprowadził z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. I tak połączyłem sobie to troszeczkę jakby z tym jednym wątkiem tego jakby trochę przymusowej przeprowadzki z innego miejsca. Zastanawiam się, czy to nie jest w jakiś sposób ze sobą połączone. W każdym razie, amulet. Na pewno dla dzieci... Młodszych nastolatków? Znaczy, ja myślę, że ze względu na to, że jest dwóch bohaterów w różnym wieku i oboje z tych bohaterów jakby mają zasadnicze znaczenie w tej opowieści, co okazuje się w drugim tomie,
jeden z nich jest właśnie w granicach 8 lat, a ta dziewczynka jest w granicach 11-12, to ten jakby rozciągłość wiekowa potencjalnych czytelników jest dość rozległa, tak? Bo nie możemy powiedzieć, że w gruncie rzeczy mogą czytać właśnie młodsze osoby pierwszych klas szkoły podstawowej, ale ze względu na to, że ta dziewczynka jest trochę starsza, to młodsi nastolatkowie, tak? Także mogą się z tą historią utożsamić. No tak, nasi drodzy słuchacze, usłyszeliście, Amulet zdecydowanie jest wart polecenia szerokiemu gronu naszych młodszych odbiorców. Przypominamy, że do wygrania jest pierwszy tom, jest post na Facebooku, już widzimy, że są dwa komentarze. Przypominamy, tematem jest artefakt, który przyda się w życiu codziennym. Które chcielibyście posiadać. Dokładnie, tak. Możecie tutaj użyć w pełni swojej wyobraźni. Amulet tom pierwszy, Strażniczka, autorstwa Kazu Kibiłysiego, ze wydawnictwa Planeta Komiksów. A czy ja mógłbym się podzielić też taką informacją, że też bym chciał mieć taki magiczny artefakt? Tak. Dawaj. Ale to po przerwie. To po przerwie się dowiemy, co też Maciej by chciał mieć za artefakt. Słuchacie audycji prosto z kadru programu dla tych, którzy chcą poznać się coś fajnego. Jesteśmy prawie w połowie odcinka. Tradycyjnie zapraszamy, żebyście dali nam znać, że jesteście tam po drugiej stronie radioodbiornika. Znajdźcie proszę prosto z kadru na Facebooku. Tam odpaliliśmy konkurs. Dajcie lajka na ten konkurs, ale weźcie też udział, jeśli macie ochotę wygrać pierwszy tom komiksu Amulet. Zasady są banalne. Napiszcie jakiś pomysł na ciekawy artefakt magiczny, który miałby fajny użytek w życiu codziennym. Jakieś pomysły? No tutaj Maciej Gierszewski, który jest dzisiejszym naszym gościem. Maciej prowadzi Kopiec Kreta, blog oraz stronę Są Komiksy dla Dzieci. Tak, ja bym... Zachęcamy do udziału w konkursie oczywiście, ja także. Natomiast jakby posiadanie magicznego artefaktu to jest fajna rzecz, tak sobie to wyobrażam. I ja bym chciał mieć taki kocyk bezpieczeństwa. A... Blankets. I tutaj tak... W sensie, że jak się nim obwijasz, to cała reszta świata się odcina od ciebie. Tak jak jeden z bohaterów Fistaszków, Linus. Dokładnie. Ma taki kocyk. Przechodzimy płynnie do kolejnego komiksu, o którym chcemy dzisiaj z wami porozmawiać. No właśnie, ponieważ nasza księgarnia wydaje regularnie, to podjęli się trudu, żeby wydać wszystkie Fistaszki. Kojarzycie Fistaszki? Peanuts albo psa Snoopiego, taki Beagle. No to jest bohater właśnie serii Fistaszki, stworzonej serii przez Charlesa Schulza, który to tworzył przez 50 lat, dzień w dzień, kolejny odcinek. No i właśnie tych odcinków zebrało się prawie 18 tysięcy. Nasza księgarnia chce to wszystko wydać w 25 tomach i co parę miesięcy mamy właśnie kolejny tom, który obejmuje dwa lata. Co pół lata. Roku dokładnie. Co pół roku, tak, mamy kolejne dwa lata pracy tego amerykańskiego twórcy. Dzisiaj przyszło nam zmierzyć się z tomem, który zbiera w sobie paski z 81-82 roku. I taka właśnie ciekawostka, ponieważ w trakcie tej lektury można sobie tak być świadomym, że między innymi na przykład w 81 roku coś takiego wydarzyło na świecie. Bo w tym czasie Charles Schulz dzielnie, dzień w dzień robił te swoje komiksy, ale na przykład w 81 pojawiła się po raz pierwszy postać Elektry w komiksie w Daredevilu, pojawiła się po raz pierwszy postać Rogue, jeśli chodzi o takie motywy historyczne, 500 numer Detective Comics. Również sequel do komiksu Superman and Spider-Man. Rozumiem, że tak. Zakłada, że Schulza to interesowało i on o tym jakby w swoich Fistaszkach jakby... Nie, tylko takie właśnie świadomość, że na przykład w tym czasie Wojciech Jaruzelski został premierem, wprowadzono w Polsce stan wojenny, była premiera filmu Miś, a w tym czasie równocześnie Charles Schulz katował, robił kolejne historie właśnie o swoich bohaterach. Ja już może skończę z tymi ciekawostkami z tych lat. Ale to jest w ogóle, zwróćcie uwagę, to jest coś niesamowitego, że siedzisz jakby przez 50 lat i dzień w dzień rysujesz pasek komiksowy składający się z czterech czy tam trzech kadrów. Raz w tygodniu rysujesz tak zwany weekendowy pasek na całą stronę składający się, nie wiem, z 9 kadrów. I musisz to zrobić, tak? No bo masz umowę z gazetą jakąś i dzień w dzień jakby musisz to dostarczać do tej gazety, więc to jest w ogóle coś niesamowitego, nie? Całe jego życie tam w ogóle jest przedstawione,
bo nie wyobrażam sobie, że można takimi paskami się zajmować, takie rzeczy rysować, jakby nie umieszczając swojego życia w ogóle w tego typu komiksie. No, a tak jeszcze nawiązując do historii tworzenia, to mamy z tyłu dodatek, tak w skrócie, życie i twórczość Charlesa Schulza, że jak to wyglądała jego kariera po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to wrócił z wojska i próbował sprzedać pomysł na fistaszki. Tak. I jak to właśnie gazeta narzuciła mu tytuł Peanuts, czyli fistaszki. No i dzień w dzień katował. Jeden chciałbym przeczytać. Jeden wybrałem rewelacyjny. Pamiętaj, to jest tak. Znaczy, nie wszystkich śmieszą fistaszki wśród moich bliskich znajomych, tak, w rodzinie, czy to moja kobieta, czy moi przyjaciele, nikogo nie śmieszą fistaszki. O, nie. Więc to uważaj, nie? Bo jak przeczytasz i ktoś się nie będzie śmiał, to będzie na ciebie. Dobrze, biorę na siebie, ale jest tutaj Lucy przychodzi, Lucy to jest taka przemądrzała bohaterka, przychodzi właśnie moja do... Moja ulubienica. Tak, do Charlie'ego Browna, który jest takim życiowym nieudacznikiem, to są, przypominam, dzieciaki, nie? Tam chodzą do podstawówki. No i mamy taki monolog. Odkryłam coś. Jeden obraz nie jest wart 1000 słów. Według moich obliczeń jeden obraz wart jest zaledwie 810 słów. Teraz, gdy ktoś ci powie, że jeden obraz wart jest 1000 słów, będziesz wiedział, że tak naprawdę tylko 810. Cóż, chyba dobrze to wiedzieć. Ale Wojtek się śmiał, brawo dla niego. Ale to brzmi jak... Drugi Wojtek też się śmiał. Ale to brzmi jak ci ludzie, co przeliczają komiks pod kątem ceny stron. Tak. Przepraszam. I dlaczego tylko mangi czytają? Ja się nie śmiałem. To oni się śmiali. No ja, no takie szczypanie. Ale mamy bardzo fajnie to wydane. I ogółem musicie też uwierzyć, że na półce, jak już jesteśmy przy wydaniach, to komplet tych fistaszków wygląda bajecznie. I na fanpage'u naszej księgarni można znaleźć zdjęcie, gdzie są wszystkie te tomiki. To po prostu... Film, tak, nawet mają taki, że wszystkie... tomy są umieszczane na półce. Ja mam komplet. Gratuluję. Ja mam jeszcze nie. Od pierwszego tomu mam komplet. Udało mi się zdobyć pierwszy tom, bo na chwilę obecną sytuacja przedstawia się w ten sposób, że pierwsze bodajże dwa albo trzy tomy są już nie do zdobycia. Na Allegro, kruki, tak, tak. Na Allegro osiągają jakieś takie absurdalne ceny typu, nie wiem, 400-500 zł za sztukę. Natomiast ważna rzecz, nie ma znaczenia podczas lektury, czy czytałeś tom poprzedni, czy niepoprzedni, czy masz w swojej kolekcji tylko ten jeden tom, który chcesz przeczytać, ponieważ każdy pasek to jest oddzielna historia. Oczywiście fajnie jest znać jakby relacje, które są między bohaterami od początku do końca. Natomiast one się po prostu w każdym tomie przedstawiają inaczej, się rozwijają, więc każdy tom to taka samodzielna, samoistna całość. Co więcej, Charles Schulz w ogóle, jak będziecie, jeśli jesteście miłośnikami komiksów paskowych, to wiecie, że często autorzy lawirują wokół jednego tematu. Na przykład Jim Davis, autor Garfielda, to na wiele sposobów Garfield skopywał od jego ze stołu, nienawidził poniedziałku, wysyłał Nermala do Abu Dhabi. To samo Charles Schulz również ma takie swoje motywy, że na przykład Charlie Brown chce kopnąć piłkę, a Lucy mu trzyma tą piłkę i w ostatniej chwili zawsze mu tą piłkę zabierze, to się wywali, że latawce, znaczy drzewa zjadają latawce Charlie'emu Brownowi, że Peppermint Patty to jest totalną... Zasypia na lekcjach, tak, że Sally, siostra Charlie'ego, nienawidzi szkoły albo robi te swoje szlaczki i ma filozoficzne właśnie przemyślenie na punkcie niektórych tam znaczków. Snoopy też się bawi w asa przestworzy z pierwszej wojny światowej i pije piwo korzenne. Także te są motywy, które się powtarzają i wokół nich lawiruje, ale to jest fajne, na ile sposobów właśnie można zasnąć na lekcji. Znaczy ja myślę, że to jest jakby, nawet nie chodzi o to, że on to dubluje, tylko to jest pewnego rodzaju refren, który nadaje rytm tak, całej zbudowanie opowieści. Budowanie świata, no. Budowanie charakteru w tej postaci, że widzimy tego bohatera i mamy już w oczach jedną relację. Jak samo, nie wiem, jak jest Obelix, to Obelix zawsze mówi, nie jestem gruby i daje w łeb Rzymianinowi, więc są takie catchphrase, można też nazwać. Running joke, tak zwany. Tak.
Fajne jest też tłumaczenie, to chciałem też zaznaczyć, któregoś razu już miałem okazję pochwalić tłumacza, ale na przykład dowcip tutaj znalazłem, że Snoopy słucha audycji radiowej, po czym idzie do telefonu, mówi how, jest przetłumaczone, uwielbiam te audycje radiowe. I tak sobie zdałem sprawę, że przecież po amerykańsku psy nie mówią how, nie szczekają, bark mówią. Bark. Czy w jaki sposób to w oryginale brzmiało, nie? Że ktoś na... audycja radiowa, że my teraz nadajemy w radio i prosto z kadru jest audycją, broadcasting może audycją było. Radiową, nie? Znaczy, osoba, tłumaczem tego komiksu od początku do końca, w tym sensie od pierwszego tomu na chwilę obecną, no, jest pan Rusinek i jest to taka znana postać, pewnie wam się kojarzy, był onegdaj sekretarzem Wisławy Szymborskiej, ten pan. Dopóki jeszcze żyła. Sam też wiele, wiele, wiele książek przetłumaczył, wymagających szczególnie właśnie takich zabawy z językiem. Sam też pisze książki dla dzieci. Także no to jest znana postać. I bardzo ciekawy erudyta. Także... Fistaszki od 1981 do 1982. Fistaszki zebrane, przepraszam, tak jest pełen tytuł właśnie serii wydawanej przez naszą księgarnię. Jest to też komiks i kiedy brałem Fistaszki do ręki, mam nadzieję, że kiedyś Przygody bezrobotnego Frącka będą też wydane w takiej grubej formie. Nie wiem, czy Macieju śledzisz dawny komiks polski, taką serię. Czwarty tom to jest taki zbiór bezrobotnego Frącka. Jakby to wydać, ten cały nakład, tak jak właśnie nasza księgarnia twardo wydaje Fistaszki, to znaczy, byłoby fajnie. Znaczy, to jest jakby temat na inną rozmowę, myślę oczywiście. Sobie. Natomiast, bo rozmawiamy tutaj o komiksach dla dzieci, pytanie jest takie. Czy Fistaszki to jest komiks dla dzieci? Nie do końca. Jest to komiks dla każdego. Jest to komiks dla każdego i myślę sobie, że tym takim podstawowym odbiorcą poza dorosłymi to są osoby w wieku 14-15 lat, które jakby już rozumieją pewnego rodzaju żarty. Wbrew pozorom główni bohaterzy to są młode dzieciaki w wieku tam, nie wiem, 7-8 lat, ale to nie dla nich jest ten komiks. Sarkazm i ironia jest w nich silna. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Także trzeba, to musi być osoba już świadoma jakby tego, co można zrobić z językiem i co można zrobić w języku i potrafiąca jakby wyczuć pewne niuanse językowe. Także wszystkich zainteresowanych, zaintrygowanych zapraszamy do wydawnictwa Nasza Księgarnia i w ogóle do serii Fistaszki zebrane, tak jak powiedział Maciej, interesujcie się, póki kolejne tomy jeszcze nie zostały białymi krukami, bo faktycznie pierwsze tomy już są nie do zdobycia i tylko świadczy to o tym, że ta seria jest popularna, jest czytana przez Polaków i... No, tym samym zapraszamy serdecznie. Tak, ten tom, o którym mówimy, nosi numer 16. Jeszcze przed nami kilka, bo łącznie jakby cała seria liczy sobie 25 tomów, plus tam tom bonusowy, w którym zostały zebrane jakieś tam rysunki, jakby już nie będące paskami takimi codziennymi. Także zapraszamy do naszej księgarni. A jeszcze przy okazji na zakończenie ostatni raz przypominamy, że jest konkurs prosto z kadru na Facebooku. Znajdźcie proszę. Tam jest okładka komiksu Amulet, tom pierwszy. I zadanie polega na tym, żebyście napisali komentarz, jakiś dowcipny pomysł, znaczy najlepiej jakby był dowcipny, na artefakt, który by, magiczny artefakt, który by miał użycie, zastosowanie w życiu codziennym. Tak, i pod koniec audycji wybierzemy zwycięzcę. Także zapraszam na kolejny kawałek, a do komiksów dla dzieci i młodzieży wracamy za chwileczkę. I wracamy do prosto z kadru. Skupiamy się na komiksach dla dzieci i młodzieży. Tutaj przerobiliśmy Amulet z Planety Komiksów. Mieliśmy Fistaszki z naszej księgarni. A teraz ostatni tytuł, ale zanim do niego przejdę, bo tutaj koledzy mnie wypytują o artefakt, który ja bym wybrał, bo Filip powiedział, Maciej powiedział, a ja nie powiedziałem. Ja wam powiem tak, są takie dwa, które zostały wprowadzone już w książkach o Harrym Potterze. I mam bardzo ciężki wybór pomiędzy... Czyli, że przyznajesz się, że czytałeś Harry'ego Pottera przy okazji, tak? Tak, czytałem. Okay, dobra. Wszystkie poza ostatnią książką.
obejrzałem film. Tam była ta niewidka, baleryna. Baleryna niewidka, to było całkiem fajne, ale bardziej... A to miał Hobbit. Kogo obchodzi Hobbit? Nie Hobbit, Frodo, ale on i była też Hermiona miała, nie pamiętam teraz jak dokładnie się to nazywało, ale taki przedmiot, który pozwalał jej uczestniczyć w wielu zajęciach naraz, które się toczyły w tym samym czasie. Cofała się do przeszłości, do pewnego określonego czasu do tyłu. Miała internet? Nie internet. Mogła się cofać w czasie i wracać do teraźniejszości. Zegarek miała w sensie. Tak, taki jakby znaczy zegarek. No. W każdym razie dzięki temu mógłbym szybciej komiksy czytać. Więcej komiksów. No ale to chyba nie więcej, bo chyba nie chodzi, podczas lektury komiksu chyba nie chodzi o to, żeby przeczytać. Albo o właśnie, żeby więcej móc, albo żeby przeżyć pierwszy raz jeszcze raz lekturę jakiegoś komiksu, albo oglądanie jakiegoś filmu. No to byłoby dobre. No dobrze, a który komiks chcielibyście jeszcze raz przeczytać? Tak, ale tak na świeżo, w tym sensie, że nie wiedząc jakby o czym jest i tak dalej. Strażników. Też o tym pomyślałem na samym początku. To już są takie dorosłe wybory wasze. Tak, ale dla dzieci? W sensie takim dla młodszych? Audycja jest dla dzieci, nie? W sensie trochę rozmawiamy na ten temat. 88-89. Jeszcze raz chciałbyś to przeczytać, tak? Na świeżo. Aha. Fistaszki też, chociaż fistaszki bardzo szybko mi z głowy wypadają. Mm-hmm. W sensie... Za dużo jest tego humoru tam. Tak, i wiecie, jeszcze raz muszę przeczytać żart i nie znając go wcześniej, to też jest coś genialnego. A tego żartu o Balbince nie chciałbyś jeszcze raz przeczytać? już zdążyłem zapomnieć. Ale na pewno myślę, że do takich komiksów, które bym chciał móc przeczytać jeszcze raz na świeżo, nie wiedząc nic na temat tego, co jest w środku, jest następny album, który... przynieśliśmy do radia. Jest to Gnat Jeffa Smitha z wydawnictwa Egmont. To jest komiks praktycznie legenda, myślę, że jeśli powiem, to nie będzie przesadą. To jest seria powstająca od 91 roku, która się doczekała 55 zeszytów i zdobyła ogromną ilość nagród i nominacji do tych najbardziej prestiżowych nagród. Amerykańskich, tak, bo nagród tutaj jest ogromna ilość, na przykład do Eisnerów w 93, w czwartym to ich jest nawet 4. Ola Boga, dużo tego jest w każdym razie. Jako najlepszy artysta, tak, rysownik, najlepsza powieść graficzna, tak. Tak. Także jakby wiele różnego rodzaju nagród w różnych kategoriach, właściwie za każdą podkategorię. Dokładnie. I o co chodzi w ogóle z tym komiksem? Dlaczego ludzie go tak wyczekiwali i dlaczego wszyscy się tak ekscytowali tym takim śmiesznym małym ludzikiem na okładce białym? I o co chodzi z tym całym Gnatem? Otóż, drodzy państwo, ja nie wiedziałem nic o tym komiksie. Wiedziałem, że wszyscy się nim jarają i ja też byłem bardzo ciekaw, o co w tym wszystkim chodzi. Wydawnictwo Egmont opublikowało ten komiks, no i zacząłem lekturę. I to jest... też takie fantasy. To jest autor często jakby przy inspiracjach czy takim jakby klimacie porównywał to do Gwiezdnych Wojen i Władcy Pierścieni. I czuć szczególnie to drugie, tak. Zdecydowanie. Tak. Mhm. Bo historia się zaczyna od tego, jak trójka głównych bohaterów z Gnatowa zostali wygnani z powodów pewnych interesów jednego z nich. I tu mamy głównego bohatera Chwata Gnata, Chichota Gnata, który imię mówi wszystko, no i Kanta Gnata, który również imię mówi wszystko. Cała ta trójka to jest taka bardzo różniąca się od siebie grupa bohaterów. Są kuzynami w ogóle. Dokładnie, tak, są kuzynami. Każdy ma jakąś taką specyficzną cechę. No oczywiście główny bohater jest tym... najbardziej rozsądnie myślącym. Tak, bo można w skrócie powiedzieć w ten sposób, że Gnat, tak, ma portfel zamiast mózgu. Dokładnie. Chichot nie ma mózgu w ogóle. Tak. A Chwat ma serce zamiast mózgu. O, to jest bardzo piękne porównanie, chyba bym lepszego tutaj nie wymyślił. No i ta cała trójka bohaterów została wygnana ze swojej mieściny i starają się odnaleźć drogę i przez atak szerszeni... Szarańczy, przepraszam. O tak, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, jak się potem okazuje. Zostają rozdzieleni, no i nasz główny bohater trafia do
do pewnej krainy, gdzie trafia na czy różne stworzenia, na przykład na bardzo małego robaka Teda, który mu pomaga, w sensie takim, że idź znajdź tą i tą osobę, ona ci powinna pomóc. A on go w nagrodę zalewa, tak? Nie, to nie ta bajka, nie? W sensie nie ten komiks. Nie ten komiks. To pomyliło ci się trochę ze Stefańca komiksami. W międzyczasie spotyka jeszcze takie dwa szczurostwory, które są chyba dawno tak charakterystycznych, no nie wiem, złoczyńców jeszcze chyba nie widziałem od dłuższego czasu w komiksie, tak fajnie rozpisanych. Zaplanowanych, tak. Znaczy mi podczas lektury ci dwaj panowie, te dwa stworzenia kojarzyły się z takimi panami, z tetryczałymi bohaterami, którzy w Mapetach grali i komentowali rzeczywistość na balkonie, nie wiem czy pamiętacie. Tak, dokładnie. I oczywiście nasz tutaj Fatgnat przed nimi ucieka, no i ni stąd, ni zowąd. W czasie, kiedy on przebiega, nagle zmienia się pogoda, nagle na niego... Pora roku, tak. Dosłownie nagle śnieg na niego opada i wszystko jest już w zimowej atmosferze. No i Fatgnat odnajduje osobę, którą mu Ted zalecił i to jest Zadra. I to jest taki mój pierwszy szok, bo ja na początku myślałem, że to będzie takie fantazy pełną gębą, że tu mamy tych gnatów, a tu się nagle człowiek pojawia. I ta Zadra, to jest młoda dziewczyna. Ale jaka ładna, nie? Tak, ładna, i nasz główny bohater się w niej zakochuje i przez cały później dalszą część komiksu próbuje napisać list miłosny za poradą robaka Teda. Tak, wzdycha do niej, tak, takie serduszka się pojawiają nad jego głową, pisze wiersze, no, zakochał się chłopak, naprawdę, to tak poważnie. No i Chwat chce odnaleźć swoich kuzynów, wrócić do domu. Zadra zabiera jeszcze naszego bohatera do swojego domostwa, gdzie mieszka razem ze swoją babcią. Warto też wspomnieć, że dowiadujemy się po drodze, że szczurostwory szukają jednego z gnatów. Mm-hmm. Szukają... Nie zdradzimy którego. Tak, o może tak będzie najlepiej. Szukają jednego z nich. Gnaci absolutnie nie mają pojęcia dlaczego. Powoli poznajemy więcej postaci, które nakreślają pewną intrygę, która jest tutaj obecna. Delikatnie ją odczuwamy na początku, ale im dalej w las... Może nie mówmy, że ciemniej, tak? Ale im dalej w las, tym bardziej interesująco, tak? Bo ten komiks jest tak skonstruowany, że po prostu wsiąkasz w niego. Dokładnie. Że zaczynasz lekturę i myślisz sobie, okej, dobra, mamy kolejny komiks fantazy, tak jak Wojtek wspomniał, tak? Ale potem się okazuje, że ten świat jest tak przemyślnie skonstruowany, tak ciekawie, jakby nie umiesz się od niego oderwać. Po prostu wsiąkasz w niego całym sobą i właściwie wszystko ci się podoba, tak? Zaczynasz rozkminiać te relacje między tymi występującymi bohaterami, tą misję, którą ktoś ma do wypełnienia, ale jaką, a kto, a co i snujesz, snujesz po prostu podczas lektury tyle domysłów i to jest w ogóle niesamowite, że ten komiks jakby w dużym stopniu nie podaje wielu rzeczy na tacy. Dokładnie. Że po prostu podczas lektury musisz sam sobie tam pewne rzeczy dopowiadać i potem weryfikować jakby, czy miałeś rację, czy nie miałeś racji. To konstrukcja jest niesamowicie pozytywna. Dla mnie najfajniejsze w tym jest to właśnie, że Jeff Smith pozwala właśnie wsiąknąć w ten świat czytelnikowi i jednocześnie rozbudowuje te postaci, pokazuje relacje między nimi i przez to cała ta historia, ci bohaterowie jest... lepiej zostaną zapamiętani przez czytelnika, bo ja się tak szybko do nich przyzwyczaiłem i byłem bardzo zadowolony z tego, że właśnie on pokazywał jakby oczywiście był ten cały wątek, gdzieś ten wątek główny, który szedł powoli do przodu, czy raz wolniej, raz szybciej, ale jakby Smith nie zapomina o tym, żeby pokazać takie bardziej codzienne też jakby... Tak, czynności, dokładnie. Tak, bo oprócz tego, że nie wiem, mają misję, że są wybrańcami, czy kimś takim, tak, to trzeba narąbać drewna,
umyć naczynia, dokładnie, nie wiem, zasadzić zioła i tak, nie wiem, nakarmić krowy i tak dalej, więc jakby Wojtek ma rację, że oprócz tej jakby magiczności tego świata jest ten świat jest taki bardzo realny i to, to pomaga to jakby wsiąknąć w tą rzeczywistość jakby i poczuć ją od początku do końca. Ja jeszcze tylko na sam koniec dodam, że trudno mi nie było zauważyć, że pod kątem narracji i kadrowania Jeff Smith chyba musiał się w jakiś stopniu mniejszym lub większym inspirować się kreskówkami typu Looney Tunes, bo czasem niektóre te takie slapstickowe gagi, które występują, wyglądają po prostu, no, może nie, że przerysowane, ale na pewno bardzo mocno inspirowane właśnie tymi animacjami. Szczególnie, nie wiem, scenka naprawy dachu, czy wielki wyścig krów, w ogóle wyścig krów, który jest w tym komiksie. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale wyścig krów, coś niesamowitego, naprawdę musicie to przeczytać. Zresztą ten tak zwany story arc o wyścigu krów dostał właśnie nagrodę Eisnera za ten wątek fabularny, więc... Jak macie okazję usłyszeć, Wojtek jest po prostu psychofanem tego komiksu i właściwie... Wy też się nim staniecie. Wystarczy po niego sięgnąć i jest szansa, że nimi zostaniecie. Rozmawialiśmy tak tutaj przed chwilką, gdy nas nie słyszeliście, o tym, że właściwie i ja, i Wojtek, a właściwie Wojtek i ja z komiksów, które przeczytaliśmy w tym roku, a każdy z nas ma już około setki na koncie, jest to komiks, który zyskał w takich prywatnych ocenach najwyższą notę. Tak, zdecydowanie. I to, jakby nie patrząc już nawet na to, czy to jest komiks dla dzieci, czy dla dorosłych, obaj oceniamy ten komiks jako najlepszą rzecz, jaka się do tej pory przynajmniej w Polsce ukazała. Dokładnie. I tak jest właśnie gnat Jeffa Smitha z wydawnictwa Egmont. My już audycję musimy zakończyć. Ale, dokładnie. Przede wszystkim zapraszamy na Kopiec Kreta. To jest blog naszego gościa, Macieja Gierszewskiego, który tam właśnie pisze o komiksach. Zapraszamy również na jego stronę Są komiksy dla dzieci, strona na Facebooku, z której to strony dowiecie się wszystkiego o komiksach i nie tylko o książkach, picturebookach, które są dedykowane najmłodszym. Tak, ja zapraszam oczywiście do kontaktu. Można do mnie pisać jakby poprzez stronę. Dość regularnie w ogóle jakby dostaję prośby o polecanie, o informacje, więc i na wszystkie odpisuję, więc zapraszam do kontaktu. I nadszedł czas na rozwiązanie konkursu. Maciej wybierze teraz komentarz, który wygrywa nasz konkurs i uwaga, werble. Z czterech komentarzy najbardziej podobał nam się komentarz pana Michała Korczyńskiego. A to nie jest w sumie jego komentarz, tylko jego syna. Tak. Przeczytajmy. Artefakt, który by chciał 8-letni syn Michała, to Wszechkomiks, samo uzupełniająca się księga zawierająca w sobie wszystkie komiksy świata. My się też pod tym... Mam nadzieję, że przetłumaczone na polski. Te w oryginale byłyby. Tak, dobrze, więc gratulujemy, Michale, skontaktujemy się z tobą w kontekście sfinalizowania konkursu i takie szybciutkie podsumowanie z naszej strony. Dzisiaj przerobiliśmy dla was Amulet Tom pierwszy, Strażniczka z wydawnictwa Planeta Komiksów. Fistaszki zebrane, tom, w którym mamy paski z 1981 i 82 roku z naszej księgarni. Oraz pierwszy tom serii Gnat Jeffa Smitha, komiks cegła, tylko 450 stron segmentu. Tak jest. Dziękujemy wam wszystkim za wzięcie udziału z nami dzisiaj w konkursie i słuchania nas w radio, w internecie. Dziękujemy ci bardzo, Macieju, za wzięcie udziału. Ja dziękuję za zaproszenie. W dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Chętnie. Dokładnie. I żegnamy się, Filipie. Tak, jeszcze zapraszamy was na Prosto z Kadru na Facebooku, gdzie również, tak jak są komiksy dla dzieci, my wrzucamy informacje z komiksowego świadka. I zapraszamy na kanał na YouTube Prosto z Kadru, gdzie wrzucamy archiwalne odcinki, gdzie znajdziecie również dzisiejszy odcinek, jak go tylko zmontujemy oczywiście. Za jakieś pół roku. Nie, no, bez przesady. 5 miesięcy. Dobrze. Dziękujemy uprzejmie, że państwo byli tak mili i nas wysłuchali. Dokładnie. Tak, realizował program Wojciech Lisiecki, a przed mikrofonami byli Maciej Gierszewski, Wojciech Nelec i Filip Bąk.
I żegnamy się teraz z wami wszystkimi i machamy jak w familiadzie. Na razie, do usłyszenia, pa! Bada boom, bing, boom, bada boom, bing, boom, bada boom, bing, boom.